Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy otwierać paczkę. Paczkę, którą dostaliśmy od Tomka z kanału Stare, ale Jare. Kupiliśmy parę rzeczy na live'ie i pokażemy teraz, co takiego udało nam się kupić. Podkreślam, udało, bo u Tomka na live'ach trzeba działać szybko i sprawnie. Także co, nie przyciągamy. Otwieram. Od razu widzimy, paczka jak zawsze, za każdym razem, niezmiennie, perfekcyjnie, idealnie wręcz zapakowana, zabezpieczona. Pozdrawiamy przy okazji mamę od Tomka. O, coś ciężkiego. I odpakowuję pierwszą rzecz. Odpakowuję. O! Tego akurat nie kupiliśmy. Pierwszą rzecz, którą wzięłam... Oj, Tomek! Kolejny prezent dostaliśmy. Dzięki, Tomek. Jaki uroczy słoń. Słoń w krawacie. Złoty słoń. Złoty słoń. Ma nawet metkę. Stromą do góry na szczęście. Oj, Tomek. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ale ciężkie to jest. Tu coś pisze jeszcze. Made in Germany. Ma metkę, to na metce będzie pisało. Nie, tam w środku pisze. Na tej metce pisze, że to jest platerowane, tak? Tak, złotem. Także złoty słoń w krawacie znajdzie u nas na pewno fajne miejsce. Może wśród mosiężnych rzeczy. Dziękujemy, Tomek. Dzięki wielkie za kolejny zresztą już prezent. Ja nie wiem, co my tak te prezenty dostajemy. Dobra, jedziemy dalej. Ostrożnie. Delikatnie. Jest salutkie. Nic się nie ułamało w drodze. Piękne to jest. Piękny taki wazonik z trzema kwiatkami. Tutaj musimy podziękować Katarzynie za to, że nam odstąpiła ten przedmiot. Dziękujemy bardzo, bo byliśmy, nie pamiętam, chyba drudzy albo trzeci, już nie pamiętam. Chyba drudzy byliśmy, nie? Wtedy nie zdążyliśmy, no internety za wolne. Mamy tutaj albo trzy... nasza reakcja za wolna. No, być może. Mamy tu trzy piękne kwiaty, to jest róża, to... Może narcyz, coś takiego. I albo to nie jest haber. Chociaż może być haber albo goździk. W takim porcelanowym wazoniku. No, jakąś sygnaturę. To jest angielska porcelana. Czytasz, co tam pisze? Heidement. Ręcznie robiona, ale reszty nie doczytam. Tak, angielska. Radnor. Piękne to jest, piękne to jest. Ślicznie. Kolejna rzecz.
tu mamy... Ostrożnie szkło. No tu mamy ptaszka. Ale śliczny jest. Przezroczysty. Tutaj ma... takie niebieskie w środku. Niebiesko-białe szkło. Niebiesko-białe. Tu taki fajny bąbelek jest w środku. Nie wiem, czy to będzie widać. Może być, tylko nam się lampy odbijają. Śliczne to jest, pełne, ciężkie szkło. Już mamy jednego ptaszka wygranego na licytacji u Tomka właśnie. A tego po prostu, ten był z ceną. Tutaj mamy sygnaturkę Peter Kaspar. Piękne, piękne. Mi się te ogony podobały od tych ptaków, bo tu mają tak dokładnie takie ala jak pióra zrobione. Z taką dokładnością można powiedzieć. Fajne, ciężkie szkło. Piękny ptaszek. Trafi do innych ptaszków. Jedziemy dalej. I mamy kolejnego ptaszka. Ale ma kolory żywe. Lepiej niż Turkus na... Turkus z niebieskim. Z kobaltem znaczy. Z kobaltem. Śliczny. Też pełne, ciężkie szkło. I tutaj mamy taką naklejeczkę. Widać? Mhm. I kształt tych ptaków w ogóle... czy tego, są podobne, są takie ptaki raniuszki. One mają właśnie takie główki i takie długie ogony. Kształtem tak przypominają raniuszki. Bardzo piękne są te ptaszki. Trafią do naszej kolekcji ptaków. Ciężkie są, czuć tutaj szkło. I mamy jeszcze jedną rzecz. A ja Was zaproszę na kolejne już odcinki naszych przedmiotów zakupionych na targach, staroci i nie tylko, w 360 stopniach. Zanim Ania to opakuje, bo to jest tak porządnie zapakowane. O, mamy to. Mamy Mikołaja już na święta. Mikołaj z workiem pełnych prezentów, tu na świeczuszkę. Na T-Lighta. Fajnie to się będzie przez te gwiazdki tutaj rozświetlać, świeciło, fajnie się będzie. Akurat idealnie na święta. No, spory jest Mikołaj, nie? Taki fajny taki, akurat. Taki akurat, o właśnie, taki akurat. Bardzo fajnie. Także takie to oto nasze zakupy. Jesteśmy jak zwykle bardzo zadowoleni z zakupów u Tomka. Polecamy kanał Stare, ale Jare. Oraz piątkowe live'y u Tomka. Można naprawdę kupić wyjątkowe rzeczy w fajnych cenach. Kto ma ochotę, niech wpada do Tomka. Także co, będziemy kończyć. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Tomka, pozdrawiamy całą ekipę, Anię, Piotra, Karola. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego filmiku, cześć. Pa.